Witam Państwa, otwieram 45. sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Buchowal. Według listy obecności mamy 5 radnych na sali. Wobec powyższego nie mamy kworum, przy którym moglibyśmy podejmować prawomocne uchwały. Czy są jakieś wnioski, Pan Wójt? Kilka słów chciałbym powiedzieć. Szanowni Państwo, no jest to, uważam, bardzo przykra sytuacja, bo część radnych, która jest nieobecna, po raz kolejny udowodniła, że dobro gminy i dobro mieszkańców naszej gminy Grunwald to jest rzecz jakby druga planowa dla tych osób. Najważniejsze jest walczyć z wójtem, politykę przedkładać nad dobro rozwoju tutaj mieszkańców naszej gminy. I to jest, tak jak powiedziałem, no bardzo przykre i smutne, bo nie powinniśmy tutaj jakby prywatnych jakichś animozji przekładać nad rozwój gminy. A to, co część Rady dzisiaj pokazuje, to jest nic innego jak kierunek taki do degradacji naszej gminy. I kierunek taki chyba do likwidacji nawet, no bo nie wiem, chyba tym osobom na tym zależy, żeby nasza gmina się nie rozwijała, żeby u nas było nie lepiej, a tylko coraz to gorzej, żeby ta gmina odstawała od pozostałych gmin, już nie tylko w powiecie, ale myślę, że i w województwie, jak nie w kraju. Natomiast mi na tym nie zależy, tak jak powiedziałem, będę dalej pracował i starał się, żeby w tej gminie było jak najlepiej się działo, żeby się rozwijała. Będziemy pracować z całą załogą w urzędzie i z radnymi, którzy chcą pracować dla naszych mieszkańców nad rozwojem gminy. Także Pani Przewodnicząca, nie wiem, jak to zrobimy, ale być może jeszcze będziemy jedno podejście do tej uchwały robili, to już przemyślimy. Natomiast tak jak powiedziałem, no, te środki każdy, myślę, że wiedział, na co mają być przeznaczone. Na ostatniej komisji większość radnych, która brała udział w komisji, zaopiniowała pozytywnie uchwałę. Dzisiaj się nie pojawiają na sesji. To jest skrajna taka nieodpowiedzialność i myślę, że niektórzy nie są świadomi tego, co ślubowali, jakie przyrzeczenie składali na początku kadencji. I z tego mieszkańcy powinni jak najszybciej wyciągnąć wnioski. I tyle. Dziękuję. Ja od siebie powiem tyle, że uchwała była rozpatrywana na sesji 28 czerwca i wówczas była przez radnych negatywnie zaopiniowana, nie podjęto tej uchwały. Następne nadzwyczajne sesje, tak, jest chyba czwarta. One skupiają się tylko na tym, aby przeforsować udzielenie zgody na hipotekę. Wydaje mi się, przynajmniej w moim odczuciu, według mnie, że nie ma takiej zgody i stąd jest taki stan na sali, jaki jest. Myślę, że należałoby poszukać takiego kredytu, który nie byłby związany z zasadą. Myślę, że to jest główny powód tej całej sytuacji, nie tak jak Pan Wójt to przedstawił. Proszę Państwa, myślę, że nie mamy już nad tym dalej dyskutować, ponieważ nie ma kworum, więc nie możemy przyjąć ani porządku obrad, ani podjąć uchwały. Wobec powyższego zamiast... Ale jeszcze chwileczkę, bym chciał się odnieść do tego, co Pani Przewodnicząca powiedziała przed chwilą, bo to nie jest do końca prawdą. Prawdą jest tylko tyle, że 29 czerwca była ta uchwała o hipotece na sesji. Na komisjach była rozmowa na ten temat, na sesji była, rzeczywiście nie została przyjęta.
Kolejne sesje były organizowane rzeczywiście w tej sprawie, ale nie tylko. Ostatnia komisja, były 3 uchwały do wyboru. To Państwo zdecydowali, między innymi Pani Przewodnicząca, o tym, że idziemy na sesję właśnie z tą uchwałą, którą dzisiaj Pani ma przed sobą. Nie my, daliśmy Państwu do wyboru. Można było przyjąć inne rozwiązanie, Państwo jednak zdecydowali o tym, że ma być to hipoteka. Jeżeli Państwo uważacie, że nie hipoteka, to proszę dać rozwiązanie lepsze. Dziękuję. Mogę jeszcze tylko dopowiedzieć? Bo z tego, co pamiętam, to na sesji 29 czerwca wtedy uchwała nie została przyjęta, bo nie było uzasadnienia do uchwały. Taki był główny powód. Dlatego później było przedstawione raz jeszcze na kolejnej sesji. Wtedy się później nie podobało to, że były 4 działki, więc zostało to zmniejszone do 2. Projekt za każdym razem był inny. Pozostaje mi tylko w tym momencie zamknąć sesję. Zamykam 4 sesję na pytanie.